Heja, cześć, witajcie w 8 chyba odcineczku Terrarii, tak mi się wydaje, już nie do końca pamiętam. Więc pewnie myślicie sobie, że eksploracja piekła następuje po pokonaniu szkieletora i po eksploracji dungeonu, ale nie. Fajne rzeczy z piekła można zdobyć spokojnie bez walki z żadnym bossem. Można by było to, znaczy nie, trzeba mieć ten. Trzeba pokonać mózg Cthulhu i mieć kill off z Demonitu lub Scrimtainu. No dobra, czyli jednak trzeba jakiegoś bossa pokonać, ale na pewno szkieletor jest jednym z najtrudniejszych bossów w grze w ogóle. Więc po co z nim walczyć z takim gearem, którym mam teraz, jak mogę po prostu zrobić Ech Elevator, dostać się do piekła i zrobić sobie znacznie lepszy gear piekielny. Między innymi przede wszystkim zbroja byłaby ważnym ulepszeniem. No i właśnie, to wszystko jest fajne, ponieważ mogę to teraz zrobić. Weźmy sobie Mining Potion może, mamy ich multum, więc... O kurwa, ale to pomaga. Dobra, kopiemy. No i właśnie, przypomniałem sobie, że zapomniałem jednej rzeczy. Mianowicie czaszki z obsydianu, która mi się przyda tam. Obsidian Skull. Plus 4% damage'a, to nie najgorsze. Zamieńmy to sobie może z tym. Z Feral Clawsami. Wiecie co, jeżeli ta czacha jest bardzo tania do zreforgowania, to zrobię już ją na defense. I jest ultra tania do zrobienia. O tak, powinienem kliknąć jedynkę po to, żeby nie móc się przypadkiem tepnąć przy miskliku. Ciągle o tym zapominam. Dajcie mi warding. Krystal, nie krystal. Krystal Skull. Obsidian Skull. Menacing byłoby normalnie fajne na późniejszej części gry. Żeby te dipsy podboostować do maksa. Wiecie co, wykopię jeszcze drugą część od razu. To powinno być sporo łatwiejsze niż poprzednio. Bo już ta lawa nie będzie mi tyle przeszkadzała. O, Depth Meter! Kolejna fajna rzecz, która się może przydać. Chociaż nie, ja tego mega akcesorium, które nie jest akcesorium, tylko cellphone'a nigdy nie robię, więc... Może się to jednak nie przydać. Chciałem powiedzieć, że przypadkiem zalałem całe piekło wodą, ale z tego co widzę, woda leje się tutaj kilolitrami, a tutaj tej wody prawie nie ma wcale i tak. Ale za to zdobyliśmy ponad 2000 obsydianu poprzez całe to kopanie. Zresztą pewnie widzieliście, że czasami nie ruszałem się z miejsca, bo się obsydian w tym samym miejscu pojawiał. Więc mam taki świetny pomysł. Ja tutaj skoczę wywalić cały krab. Nie krab, a to nie jest krab, to jest crow. No nieważne. Ważne jest to, że jeżeli bym tego nie wywalił teraz,
To zwyczajnie ledwo mógłbym cokolwiek zbierać później. Kolejny 1000 kamienia z łatwością, z pewnością się przyda. Ja tyle już tego kamienia wykorzystywałem. Weźmy te wszystkie potki górnicze. One są naprawdę okej. Jakby jeszcze chapnąć potkę obsydianowej skóry, to to już byłoby po prostu najlepsze kopanie na świecie, najłatwiejsze zdobywanie hellstone'a, jakie tylko może być. Ja ten elevator znacznie poprawię w przyszłości. Na razie muszę spadać z pochodnią, żeby to w ogóle było jasno. Ale mam na niego całkiem zabawny pomysł, który zbudujemy pewnie przed pokonaniem Wall of Flesha. Bo teraz, jak pamiętacie, poświęciłem prawie cały dzień, coś koło 7-6 godzin na budowanie ostatnio. Więc wolałbym tego przez jakiś czas chociaż uniknąć, bo zwyczajnie nie będę miał na to wszystko czasu ciągle. Nie mogę w każdym odcinku robić takiego super budowania, nawet jeśli budowania mnóstwo mi zostało. No i niestety tutaj musimy udawać się już przez wodę, co jest lekko irytujące. O, glizda jeszcze. O, i to jest ta glizda, wiecie jaka, piekielna. Tak, one się mogą troszeczkę wyżej pojawiać niż tylko w piekle, co jest ciekawe w ogóle. Powietrze mi się zaskończy. W takim razie, skoro mamy jeszcze tą miksturę kopania, to się wkopiemy gdzieś z boku i tyle. Ale kurde, zobaczcie, jak ja szybko kopię, jakie to będzie super łatwe. Na Calamity prędkość kopania jest naprawdę niesamowicie zwiększona. W sensie, jak ja będę na przykład miał super kill off zrobiony po Moonlordzie, powiedzmy tam nebulowy czy jak to się tam nazywało, no na przykład nebulowy, i będę używał tej zbroi plus 40% kopania, mikstury, która zwiększa prędkość kopania o jeszcze kolejne 25%, no to będzie totalne zniszczenie. Ja stąd muszę zabrać na pewno piecyk, to po pierwsze. Po drugie, będę przeszukiwał te wszystkie, jak to się nazywa, poty? Tak, poty. Pamiętam, że w normalnej terrarii kopanie hellstone'u to jest zajęcie, które trochę czasu zajmuje. O kurwa, tu była normalna lawa. Ja myślałem, że to tylko ta lawa, tak jakby, no wiecie jaka. Muszę się stąd wydostać. O, Voodoo Demon już teraz. Muszę na niego uważać. Ale postarajmy się go pokonać o tutaj. Weźmy go, dobijmy do ściany może. Wypijmy potkę, żeby nie umrzeć. Bo on jest potwornie potężny jak na ten punkt gry. Bez tej hellstone'owej zbroi to ja naprawdę jestem ciśnięty przez niego. O właśnie, teraz przyda nam się obsydianowa czacha, którą mam wyekwipowaną. I kolejny Voodoo Demon. To jest znowu niebezpieczeństwo, że on wpadnie do lawy, więc zabierzmy go może tutaj. Właśnie, jak tutaj wlecisz, to już będzie znacznie mniejsza szansa na to. No wleć tu. Ho, chodź tu, chodź tu. Ja wiem, że tu są takie pojedyncze bloczki, które są najwyraźniej dla demonów największą życiową przeszkodą. Pojedynczy blok, przez który nie da się przelecieć, czy jakiś inny debilizm, w którym on się zablokuje. No dawaj, już nie możesz się tu zablokować. Teraz możesz już tu wlecieć, no dawaj. Gościu, leć wyżej. O, nice, 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 nice. Wleciał tutaj, teraz oberwiemy troszeczkę, ale luj tam. Ważne, że laleczka nie wpadła do lawy i nie przyzwała bossa, który by mnie zabił. I innego wyjścia by z tego nie było. Weźmy sobie teraz, pozbierajmy absolutnie wszystkie poty, wszystkie dzbaneczki. Właśnie, HP w dzbankach jest też częste, co jest fajne i genialne. Więc, o, mamy skrzynkę. Tą skrzynkę będę w stanie otworzyć dopiero po wizycie w dungeonie. Ale ta wizyta w dungeonie za szybko się nie zdarzy, więc... Znaczy za szybko. Zdarzy się w następnym odcinku, bo w następnym odcinku będę walczył zapewne ze szkieletorem. Ewentualnie może w następnym odcinku będzie budowanie znowu, a dopiero później będzie walka ze szkieletorem. No zobaczę, jak będzie mi się chciało, tak zrobię. A dziwne, kiedyś lawa rozwalała te platformy obsydianowe, a teraz tego już najwyraźniej nie robi. Przekopmy się tutaj troszeczkę i wykopmy tą rudę hellstone'u. Mamy go teraz 40, to już troszeczkę jest. Niestety tutaj jest lawa. Postarajmy się, no właśnie, spowodować, żeby nie wlała się do reszty z tych pokoi. Ale dupa, już to zrobi... A ona wyparowała! Tu była lawa wszędzie i wyparowała. No dobra, lepiej dla mnie. Mogę zebrać tutaj potężną rudę hellstone'u. Nice, teraz mam go już 91. I znowu musiałem wpaść do lawy, i to dwa razy, jak prawdziwy idiota. Ale mogę potę wypić. A tutaj w piekle dropią te lepsze potki ciągle, więc używanie ich w luj, nawet poza walką z bossem, tylko tak po prostu w piekle, jest naprawdę dobrym pomysłem, bo i tak zdobędę ich milion. W ogóle te dzbaneczki w piekle są niesamowicie fajne. Tutaj dropią bardzo przydatne rzeczy. Multum kasy, wiele bomb. Ech, widzę, że jakiś mieczyk, który ma mały damage niestety. I jeszcze miksturki tutaj dropią często. Nie dość, że lepsze mikstury HP, które normalnie dropią tylko z bossów, ewentualnie możesz je skraftować, ale tak po prostu ze zwykłego mobka to ci one nie dropną.
czy tam ze skrzyneczki innej, to by ci wypadły te zwykłe, najsłabsze poty w tym momencie gry. Okej, dwa razy mnie uderzył, to było 120 HP łącznie. I jeszcze mnie oślepił. Czy ja nadal nie trafiłem na żaden ten, na żaden piecyk hellstone'owy? A to słabo. I dalej nie mam żadnej mikstury obsydianowej skóry. Jakby taka dropła, to nagle stałoby się znacznie łatwiejsze. Tak ze 30 razy szybsze zdobywanie hellstone'u to by było. A tak to muszę łazić po tych budynkach i liczyć na to. Musimy pamiętać, że te slajmy dropią lawę po śmierci. Liczyć na to, że właśnie hellstone znajduje się przy ścianie. A nie, tu był piecyk, tylko ja jestem ślepy. Ciekawe, ile osób mi o tym już napisało w komentarzu i nie zauważyło, że później w odcinku i tak go zdobędę. Kolejna lalka wudu, którą mógłbym zdobyć. One są naprawdę częste w tym momencie. Oj, muszę się stąd wydostać. Zdobyłem ją, nice. Udało się. Pomimo tego, że dużo oberwałem HP, no to dalej żyję, co jest najważniejsze. I poza tym udało się nie zespawnić bossa. No ale to jest to samo, bo jakby się zespawnił, to bym zmarł. Bo nie mam żadnej areny tutaj zrobionej. Przed Wall of Flashem będę miał mnóstwo do budowy. Zapewne jeszcze więcej niż miałem teraz. Bo tak, arena na Wall of Flasha zapewne zbuduje ją mniej więcej tak ekstensywną jak arenę na tego, na Szkieletora. Tylko po prostu ona będzie jeszcze dłuższa, więc jeszcze więcej pracy to zajmie. Ale chcę, żeby moje piekło wyglądało ładnie, więc to zrobię. Natomiast tak, co jeszcze będę chciał zrobić, to będę chciał osłonić biomy na powierzchni przed zmienieniem się w korupcję, czy tam w Crimson. Bo to jest bardzo niefajne, czyli wykopię tutaj taki tunel wokół mojej bazy, mniej więcej odtąd. Gdzieś, no taki całkiem płytki, aż do tej pustyni. Po to, żeby Crimson nie mógł się tam przedostawać. Kolejny voodoo demon, ale naprawdę nie potrzebuję aż tak dużo tego. Nie potrzebuję tego milion. I jeszcze będę chciał porobić te projekty, o których mówiłem w poprzednich odcinkach, ale na które po prostu nie miałem czasu. No właśnie, tutaj parę miksturek różnych nam wypadło. Szkoda, że żadna z nich nie jest miksturą obsidian skinu. Hello, panie demonie zwykły, który zadał mi ogromne obrażenia i z którego nic ciekawego nie ma, więc powinienem uciekać, a nie walczyć z nim, bo to jest totalna strata czasu. Fantastycznie. Oh yeah, więcej hellstone'u. Mam go 220, czyli no niewiele. To jest całkiem niewiele jeszcze. Niby mniej więcej co każdą wersję zmniejszali ilość potrzebnych rud na sztabki, co jest ciekawe. Kiedyś było potrzeba chyba z 6 hellstone'u i 2 obsydianu na jedną sztabkę, albo może nawet więcej, już nie pamiętam dokładnie. Okej, on zaraz odpali swoją broń, więc warto go uniknąć, pozwolić mu strzelić i dopiero teraz go zaatakować. Dobra, hellstone. Zawsze tam 28 odropło z całej tej rudy. To spoko, tam kolejny demon, ale i tak będę musiał wejść do tego budynku, więc go nie uniknę. Myślę, że zbadamy sobie dzisiaj całą tą stronę piekła, a drugą stronę piekła zostawimy na kiedy indziej. Na przykład na po pokonaniu tego Szkieletora, kiedy będę szukał skrzyneczek ciemnych, demonicznych. Co prawda one nie mają chyba jakichś super przydatnych rzeczy, ale te rzeczy nie są też tu totalnie bezużyteczne, więc tak czy siak będę chciał je zdobyć. O, już myślałem, że bomb nie mogę zbierać, ale to musiałbym mieć ich 1000 chyba. Spokojnie wszystkie bomby, które zużyłem na zdobywanie więcej kamienia, odnowię sobie tutaj w tych budyneczkach, bo mam już 100, a zużyłem ich chyba 200 wtedy. Czyli połowa już odzyskana. No nie, kop, chcę się do niego dostać, zanim zdespawni się. Nie cierpię tych impów, oni są tacy irytujący. Nie zadają jakichś super obrażeń dużych. Demony są chyba groźniejsze, ale demony są mniej irytujące do walki, bo możesz po prostu z nimi walczyć normalnie, a nie, że się pojawi gdzieś za ścianą. No dawaj, dawaj, więcej hellstone'u. Tutaj już hellstone'u za bardzo nie będzie, więc przejdźmy na drugą stronę tego budynku. Zostawmy szlama. Nie udało się go zostawić niestety. Heja, demonie. Zastanawiam się czasami, czy używać Arkalisa, czy nie Arkalisa. Tego Blade of Grassa może. Hello. Tutaj niestety muszę się do ciebie dokopać. Oj, prawie się zdespawnił. Jak się go zaczyna bić, to on się już nie może despawnić, ale jeżeli się go zostawi na chwileczkę, to może. Weźmy tą miksturę, bo mam w skrzyni mnóstwo tych słabszych mikstur, więc być może ja te słabsze mikstury zacznę z tej skrzyni wywalać i będę tam umiejscawiał te lepsze. W ogóle Guide Voodoo Doll jest akcesorium, więc mogę je tutaj trzymać, przynajmniej jedno, bo nie można mieć kilku takich samych akcesoriów.
Nawet w Vanity Slocie. Czyli o, kolejny demon z lalką wodu. No dobra, pokonajmy cię. Zróbmy sobie zapas od razu. Oj, nie trafił mnie swoim magicznym pociskiem, natomiast trafił mnie manualnie. Wiecie co? Ich szansa na zrespienie się była kiedyś znacznie, znacznie, znacznie mniejsza. A mam obsidian skina. Dobra, bierzemy go. Wait, nie, obsidian skin teraz posysa palsko. Kurwa, i kolejny demon, no super. Kiedyś ten obsidian skin powodował całkowitą nieśmiertelność na lawę. Natomiast teraz mam tylko czasową nieśmiertelność z tym gunwem. What the hell, to jest takie jak ten, jak lava charm po prostu. To tak jakbym miał lava charm, więc to jest trash. Absolute garbage. No nie, zapomniałem, że to spieprzyli. Ja nie wiem, czy to Calamity spieprzył, czy może któraś wersja normalna Terrarii to spieprzyła. Pamiętam, że to kiedyś znacznie fajniejsze było. I teraz jestem zły i smutny. I kolejny voodoo demon, a te voodoo lalki się nie stakują, więc nie wiem, co z nimi zrobić teraz. O, udało się zeskoczyć na dół i nie oberwać od niego. Dobra, wykopmy trochę na partyzanta tutaj tych ród. Bo można je naprawdę bardzo szybko wykopywać, jak się do lawy wskakuje. Tylko warto wyjść stamtąd, zanim się umrze. I uważać na tą lalkę. Ja ją lepiej podniosę. Zresztą mam tyle śmieci, że mogę sobie pozwolić na wywalanie jakichś tam, o, 25 bloków kamienia na przykład. Mam parę tysięcy w skrzyni, 25 bloków mnie nie zbawi. Oj tak, wykopmy sobie wszystkie te rudy. I od razu już mam 500. Tak, tak, tylko zaraz umrę. Milisekunda i zacząłbym otrzymywać obrażenia od lawy. Zbieranie hellstone'u w ten sposób jest mega. Mega szybkie, mega fajne. Nie będę go musiał już wykopywać. Będę te budynki zwiedzał dla samych budynków. Natomiast hellstone'a już mam wystarczająco chyba na całą grę. Jeszcze tylko tą rudę wykopię. Za każdym razem jak widzę taką otwartą rudę, to genialnie mi się to kopie. Znaczy, jak pierwszy raz był w grze, to nie dropił z niego, nie dropiła z niego lawa. Dopiero później to dodali. Co jest ciekawe. O kurde, ale go tutaj było. Dobra, wbijamy, zalewamy cały budynek lawą. Czemu nie? I zaraz się w tej lawie utopię. A czekaj, ja obrywałem jakieś minimalne... Ile ona mnie bije? Dużo czy mało? Malusieńko, ej, dobra. Czyli jednak ten obsidian skin nie jest wcale aż tak dużo pogorszony niż był wcześniej. Ja dalej mogę w lawie praktycznie siedzieć całymi grubymi minutami, bo HP, które tracę posiadając obsidian skina, to naprawdę niewiele. Tylko zapomniałem wziąć mining potion. Teraz kopanie hellstone'a będzie jeszcze przyjemniejsze, jeszcze szybsze. Chociaż mam tylko minutę już potki, więc wykorzystajmy to na ostatnie rudy, tak żeby może dobić 1000 tego hellstone'a i przestać go już kopać w ogóle. Ile mam go teraz? 950, trochę za mało. Jeszcze sekundki, ostatnie mikstury. 50 sekund. Okej, wywalmy cokolwiek, sofę na przykład za hellstone i wracamy do budyneczku. I teraz normalna eksploracja. Szukamy dzbanów, szukamy innych takich fajnych rzeczy. Właściwie to już nic innego nie potrzebuje niż same dzbany. Ile tych demonów tutaj może być z tymi lalkami? O kurde, w jednym budynku dwa razy dropnęło mi chyba to. A może to było w poprzednim? No już nie pamiętam. Nie, to było w tym dosłownie, o kurde. Magia. Mam mało HP? Wiecie, ile ja mam już tych laleczek? Zobaczcie tutaj. Wow. I jeszcze dwie do kolekcji kolejne dochodzą, super. Nigdy mi ich nie zabraknie, ja nie wiem, może ktoś się złościł, że za mało tych demonów było i gościu postanowił to powiększyć. Się spełnił może jeden taki na pięciu zwykłych demonów, a teraz co drugi, a nawet więcej demonów z lalkami widziałem niż tych bez, co jest mega dziwne. Ja wiem, że demony bez lalek nic nie dają, no ale z drugiej strony co dają na przykład impy czy te, czy nietoperze? No też one dropią może tam jeden przedmiot, chyba imp może dropnąć raz na 100 lat. O ile pamiętam, chyba nawet nie pamiętam zbyt dobrze tego. No więc po co się czepiać nawet tego demona zwykłego, który nic nie dropi. Niech sobie tam będzie, jest nawet ciekawym przeciwnikiem. Mnie się bardzo podobał zawsze. Z powodu jego ciekawego sposobu strzelania, które nie jest trudne do unikania, ale jak już cię trafi, to zadaje dużo obrażeń. No właśnie, tego voodoo demona to ja nawet nie będę atakował, oleję go totalnie już w tym momencie. Wow, ale ja mam naprawdę bardzo dobrą, kurde, regenerację, bo wcale nie piję mikstur tak często.
A nie, to nie jest regeneracja, przecież tutaj z co drugiego dzbana dropią serca, no tak. Piekło przez to, że tu dropi tyle serc, staje się nagle mega łatwiejsze. Bo niby ci zadają dużo HP przeciwnicy, ale później rozwalisz 3 mikstury i plus 200 HP znowu. W ogóle, wow, budynek, który zrespił się w dachu zamiast w podłodze piekła. Nawet ciekawe. Heja, zwykły demonie. No właśnie, dawno cię nie widziałem. Dawno się ze mną nie przywitałeś swoją magią prosto w moją twarz. Tak jak teraz, hehe. No właśnie, zobaczcie, ile tu tych serc jest. Cały damage, który on mi zadał, został wyleczony, a nawet więcej. Ja sam nie wiem, czego go tu szukam. Chyba eksploruję, dlatego że lubię eksplorować. Bo naprawdę, eksploracja piekła to jest chyba najprzyjemniejsza rzecz w Terrarii, jaka jest, moim zdaniem. Oj tak, kopanie Hellstone'a w sposób taki, to mi się kojarzy również bardzo nostalgicznie, gdyż robię to już od wielu, wielu lat grania w Terrarię. I wielu razy grania w Terrarię. Pewnie ponad 10 razy całą tą Terrarię przeszedłem spokojnie, może nawet... No nie wiem, nie wiem ile dokładnie. Bo nigdy tego nie liczyłem, ale przynajmniej 10 razy. I poza tą nostalgią to jest po prostu genialna, genialnie zrobiona rzecz. Pełno tu niebezpieczeństwa, pełno lawy, ale to są niebezpieczeństwa takie uczciwe, które wiesz, że ciągle tu są. One są bardzo groźne, ale dobrze wiesz, jak ich unikać i możesz grać odpowiednio, skillowo, po to, żeby ich unikać. Nie to, co jak jakiś Rimworld, który spawni ci milion przeciwników z nieskończonymi zasobami, chociaż z drugiej strony przeciwnicy w Terrarii też mają nieskończone zasoby i po prostu się spawnią. Ale tutaj... Przeciwnicy mają ataki fizyczne, które muszą cię naprawdę trafić. A Rimworld to jest hitscan fest, z tego co pamiętam. Czyli pocisk, pomimo tego, że go widać na mapie, tak naprawdę nieważne co zrobisz, i tak po prostu losuje kostką, czy cię trafić, czy nie. O, tutaj też są demoniczne skrzynie. To jest lawa. Kurde, bo ja się zastanawiałem, co to jest. To jest biom z Calamity. 180 ma przeciwnik HP. O, myślałem, że będzie trudniejsze, że jak nowy biom, to jakiś hardcore będzie. Z tego co pamiętam, ten biom przeszedł kilka ewolucji. On kiedyś wyglądał zupełnie inaczej. No ale tak, w tym piekle po tej stronie, znaczy po tej stronie, po obu stronach w Vanilla Terrarii po pewnym momencie po prostu nic nie ma. Jest sobie takie puste miejsce bez budyneczków. Oj, 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 oj. Zostałem trafiony wiele razy. Weźmy tą laleczkę kolejną, czemu nie? Zostaw mnie, demonie, to pewnie też jest voodoo demon tamten. Ale ja też bardzo lubię zwiedzać nawet tą pustą część piekła, po to, żeby mieć całe zbadane, bo jak jest jedna wielka jaskinia, przez którą można całą przejść bez niepotrzebnego przekopywania się, to po prostu genialnie jest ją zbadać. I tak pewnego razu zbadam też drugą stronę piekła, bo ja lubię mieć zawsze całe piekło zbadane. Kurde, budynki się kończą już tutaj, a ja przebiegłem tą część tak z 5 razy szybciej niż tą, bo nie musiałem eksplorować. No nieważne, wracamy na powierzchnię. Wywalamy z ekwipunku wszystko, co możemy wywalić. Do przywoływaczek bossów będę musiał wrzucić te wszystkie lalki, które zapchają tą skrzynię perfekcyjnie. Panie świnio, nie slime crownie, wracaj tutaj. Nie chcę przypadkiem slime'a przyzwać. Zróbmy quick stacka. Ja znowu mam 4,5 platyny. Ja zużyłem chyba z 1,5 platyny w poprzednim odcinku na Reforge, a teraz mam to z powrotem. A mam ze 2 różne rodzaje, nawet 3 rodzaje mebli po prostu z piekła. No wspaniale, że je wziąłem. To takie zabójczo przydatne rzeczy. Mam kilka nowych zupełnie mikstur też. Właściwie to nie kilka. Ja wezmę naprawdę te Lesser Healing Potion, po prostu sprzedam. Bo z tym, ile mi dropi teraz tych lepszych mikstur, tych Healing Potion po prostu zwykłych, to ja już nigdy tych mniejszych nie będę potrzebował, nawet jeżeli te mniejsze można przekraftować tak naprawdę na te większe. Ale one zawalają tutaj ekwipunek i jak chcę nowe mikstury na przykład tu wrzucić, weźmy sobie od razu, zamienimy zwykły piecek na Hellforge'a i odsprzedajmy szajs, którego nie potrzebuję. Zwykły piec wrzucę tutaj, niech on tu będzie, może się kiedyś do czegoś przyda. Wiem, że te dwa miecze można połączyć w jeden na pewno, tylko potrzebuję do tego pokonać Szkieletora Prima. Tego metalowego, tak. Żeby zrobić sobie miecz, który ma 60 czy tam 70 obrażeń, kiedy ja mam 74 obrażenia już na Blade of Grassie. Wow, to na pewno jest bardzo dobry i przydatny miecz.
Mamy ponad 1000 Hellstone'a i spokojnie i ponad 2000 obsydianu, więc poróbmy sztabeczki. 191 na pewno wystarczy. Fire Great Sword ma 100 obrażeń, no właśnie. To jest giga ulepszenie, znaczy no 30 prawie obrażeń ponad zyskam. Molten Pickaxe oczywiście zróbmy. Molten Pickaxe kiedyś miał taką bardzo obrzydliwą teksturę. To był chyba jedyny kill w grze, który miał nierówną teksturę. Przez co mnie to zawsze wkurzało. Od początku, od pierwszego razu, kiedy zagrałem w Terrarię, zobaczyłem, że tekstura Molten Pickaxe'a była taka krzywa i brzydka i mnie to irytowało ciągle. Weźmy sobie ten miecz zamiast Blade of Grassa. Znaczy, no tak. I coś mi się wydaje, że Arkalis nam się już nigdy nie przyda, bo no 5 razy więcej obrażeń Fire Greatsword ma. Molten Hamax weźmy sobie też. Zamiast tego meteorytowego, bo jest on trochę lepszy. Imp Staff jest gorszy niż Devster Rod. Zróbmy całą zbroję na pewno Moltenową, która ma dużo więcej defensa niż ta. Więc będziemy jej teraz używać, a platynowa zbroja będzie jako ta zbroja do kopania. I to daje 20% ekstra true melee damage i jeszcze 17% ekstra melee damage, tak. Mamy 141 true melee damage teraz na mieczu, a ten true melee damage to w sumie nie wiem co to daje, pewnie ignoruje pancerz czy coś tam. Przynajmniej tak mi się wydaje. Co jeszcze mogę zrobić? Chyba już nic za bardzo, znaczy mogę zrobić łuk i pistolet na pewno, ale to nie są rzeczy dla mojej klasy. Flame Burst Short Sword, ale Short Swordy to crap, więc nie robię tego. Kolejna zbroja do skrzyneczki. Będę musiał prędzej czy później zbudować to fajne miejsce, w którym będę trzymał wszystkie zbroje. Jak również vanity itemy też będę tam trzymał, żeby było ładnie. Odłóżmy Hellstone'a, którego mamy w lui i nigdy nam się do niczego już nie przyda. Za dużo go wykopałem. Pamiętajmy, żeby zachować Blade of Grass i tak dalej. Wrzucamy go tutaj. I te miecze również, one się przydadzą. Natomiast narzędzia byłe nie przydadzą się do niczego, bo nie są materiałami, więc sprzedajemy je. I chodźmy wszystko zreforge'ować teraz. Tym razem na Fire Great Swordzie... O tak, to jest bardzo tanie. Weźmy więc... Legendary od razu. O, i prawie na start już nam się trafił Legendary. Nie potrzebuję już, chociaż Arkalisa też mogę zreforge'ować na Legendary. Chyba. Niektórych rzeczy nie da się czasami zenchantować na Legendary lub na inny enchant. Po prostu czasami jest zablokowany. I być może Arkalis jest jedną z tych broni, którą można co najwyżej na Godly wziąć. Więc ja zostawię sobie na Godly, bo mam takie wrażenie. Czekujmy też kill-off, żeby był szybszy. Chcemy quick czy coś takiego. A legendary daje 9% speeda, więc też wezmę. Nie ma to jak legendarny kill-off. O, light. To jest chyba najlepszy, bo daje 50% speeda. A knockback kogo obchodzi, i tak nie będę tym bił przeciwników. Więc może weźmy też kill-off też na light, przeróbmy. Bo to daje 15% zamiast 9% speeda. Albo 13% na kill-offie? Czyli najwyraźniej enchanty różnią się w zależności od broni, którą enchantują. Znaczy enchansują. W ogóle uwielbiam, że akurat w czerwonym, zardzewiałym pokoju takim groźnym siedzi Amidas. Bo niektórzy NPC sprzedają również potki, co jest ciekawe. Zastanawiam się, czy ktoś w ogóle sprzedaje potkę regeneracji. Być może. Charles nie sprzedaje nic, bo jest anglerem, czyli największym szajsem w Terrarii. Ty sprzedajesz takie zwykłe potki. Wormhole można od niego kupić na Calamity, to jest genialne. Szkoda, że na multiplayerze nikt tego nie sprawdził i nie pamiętał o tym. A być może wtedy jeszcze tego nie było. Bo Calamity dostał ostatnio duży update 1.5. Kurde, ale ten miecz jest powolny. No ale jest gigantyczny i bardzo potężny. 135 damage'a. Odriada sprzedaje nowe rzeczy. Zobaczmy. Swiftness i regenerację sprzedaje. Nice. I Worm Scarf. A Worm Scarf jest bardzo dobry. Jak Brain of Confusion jest Gunwem, to Worm Scarf jest jednym z lepszych akcesoriów. Zastanawiam się. Tak, on będzie na pewno lepszy niż Shield of Cthulhu na walki z bossami. 5 golda kupmy go, więc. Te poty też już będę kupywał u Driady. Chociaż szklarnię z moimi własnymi roślinkami do sadzenia i tak zrobię. Tylko dla wyglądu, bo będę pewnie kupywał potki. Ale co tam. Więc gościu, zreforge'uj mi pana Worm Scarfa na Warding. Dalej mamy 4 platyny, więc widzę, że wcale tak dużo kasy nie wydaliśmy na te reforge, co jest fajne. Ja lubię daszowanie, ale to daszowanie naprawdę nie jest jakieś niesamowicie dobre. Natomiast 10% mniej otrzymywanych obrażeń.
może być bardzo niezłe. Chociaż z drugiej strony daszowanie przydaje się na szkieletora też, czy na każdego bossa do unikania, więc nie wiem. Zobaczymy. Może tą czachę wywalę, a wiecie co, weźmy te Feral Clawsy znowu. Szybsze machanie Legendary Fire Great Swordem na pewno się przyda. Ja wezmę te gwiazdki, wywalę wreszcie z ekwipunku do, powiedzmy tutaj, tych rzeczy. Niech one tutaj leżą. 147 ich obecnie mam. Jakbyście się zastanawiali, czemu mam tylko 170 żelu, to dlatego, że 1000 żelu odłożyłem już tutaj do skrzyni. No i w sumie tak, ja mówiłem o walce ze szkieletronem, ale zapomniałem, że mamy jeszcze Krabiulona do pokonania. I jeszcze, o, jeszcze wiele bossów jest przed szkieletorem. Jeszcze wiele odcinków przed szkieletorem zrobimy. Dzięki czemu będę miał też więcej czasu na tych odcinkach na budowanie, fantastycznie. Ale teraz zajmijmy się Krabiulonem, którego przyzywa się Decapodita Sprout w biomie grzybowym. My w ogóle mamy biom grzybowy gdziekolwiek na mapie? Ja chyba nie znalazłem żadnego biomu grzybowego. No dobra, będzie trzeba powiększyć te cave'y i po prostu go poszukać. Natomiast tego Sprouta robi się z 50 grzybów po prostu, czyli z pewnością już mam na niego te grzyby. Dobrze, że je zbierałem. To jest też chyba non-consumable. I gdzie się to robi? Pewnie przy Demon Altarze, let me guess. Oczywiście, no to śmigamy. O, już mi brakuje tego daszowania, wiecie co? Myślę, że zrobię o tak. Trochę szybsze bicie bossów, no spoko, ale lepsze będzie. W ogóle Arkalis ma teraz 27 damage'a, 33 true damage'a, a miał 22 wcześniej, więc różnica w moim DPS-ie powinna być znacząca. Więc dobrze, że poszedłem do tego piekła. Teraz każda walka z bossem będzie o 1/3 łatwiejsza. Jeżeli nie bardziej jeszcze, może nawet o połowę łatwiejsza. Niby mógłbym Band of Regeneration wymienić na Feral Clawsy, ale ja będę bardzo liczył na regenerację. Mianowicie mam tam na arenach po 2 buffy do regeneracji. To po pierwsze, a po drugie jeszcze mając spotkę do regeneracji i Band of Regeneration, ta nasza regeneracja będzie naprawdę niezła. Jeszcze jakbym walczył w crimsonowej zbroi, to już w ogóle, ale wolę te dodatkowe 10 defensa, czy ile tu jest, nie 10, dodatkowe chyba z 7 defensa, niż jeszcze jeden buff do regeneracji. Chociaż mógłbym tą walkę spróbować zrobić i w ten sposób i zobaczyć, który sposób będzie lepszy. Jak będzie mi się lepiej walczyło. Mamy przyzwanie, idziemy teraz szukać biomu grzybowego. Czyli weźmy tą miksturę do kopania, żeby było szybciej. Mamy ich naprawdę multum, więc wykorzystajmy je. I załóżmy zbroję do kopania od razu, bo ten kill-off jest tak naprawdę wolniejszy niż kill-off demonitowy. Ale ma taką zaletę, że jest pierwszym kill-offem w grze, który jest w stanie kopać bloki kamienia na hita. Tutaj sporo pochodni niestety w tych jaskiniach woda zepsuła, przez to, że je całe zalałem, no ale co tam. O, jest grzybowy biom i to taki nieżenujący. O, jest kolejna część laboratorium, dostańmy się tutaj. Ja poprzednie dwie całkowicie wykopałem, żeby sobie zbudować własne laboratorium. Natomiast tych laboratoriów jest naprawdę sporo, z tego co widzę tutaj. Czy mi się wydaje, czy to są jakieś laboratoryjne potwory? Reaper unit, tak. Mogę tu czegoś dotknąć, a mogę zebrać więcej szajsu stąd. Endurance potion razy 4, to jest super przydatne. I to szczerze, bo to jest, uwaga, zmniejsza obrażenia otrzymywane o 10% w połączeniu z Worm Scarfem i z minimalnymi bonusami z Wardinga, to naprawdę daje już nam chyba minus 25% otrzymywanych obrażeń. Ponadto mamy ponad 40 pancerza, ponadto będziemy mieli mikstury. Dodatkowo również będą bonusy z samej areny. O, a to jest coś przydatnego z tego co widzę, weźmy to. Sea Prism. Co to jest Sea Prism i co mogę z tego zrobić? A widzę, że dużo rzeczy. Ale broń, którą można z tego zrobić, jest naprawdę ultra słaba. Czy to jest jakaś rzecz, którą mogłem znaleźć już 40 lat temu, na samym początku gry? Są tu jeszcze jakieś skrzyneczki? A Reaper Unity mnie nie atakują, one po prostu łażą w kółko i odwalają jakieś densy dziwne. A co to jest to? Chciałbym zobaczyć. Chevron Panels? Nie, to nie są Chevron Panels. Jak pamiętacie, w niebie było coś podobnego, podobna ruda, tylko ona była innego koloru. To jest Navy Plate
I Navy Plate robi się, uwaga, z Cypryzma. Eldritch Soul Artefakt można z tego zrobić, który jest ekwipunkiem, który zwiększa Rogue Damage, czyli o wow, ale to nie dla mnie. Heja wieżyczki, które z pewnością nie zadadzą mi obrażeń, kiedy będę próbował je rozwalić. Ale one się powoli odwracają, czyli można je trochę oszukać w ten sposób, że się będzie biegało wokół nich. Draedon's Log, otwórzmy to. Jak ktoś będzie chciał sobie przeczytać, to niech sobie przeczyta o tym. Tak, to chyba nam tłumaczy o tym. A bo to jest tuż obok tego biomu wodnistego, no tak. Szkoda, że mój biom muszrumowy tutaj jest malusieńki i żenujący. A ten tutaj jest rozwalony na pół. Dobra, jak się to zamyka? A, nie wiem, trzeba kliknąć chyba z 10 razy po prostu. Weźmy wszystko, co to jest. Schematic, weźmy sobie to schematic, bo to brzmi przydatnie. Cartridge Potion, kolejna spoko rzecz. I chyba nie ma tu już żadnych skrzynek ani nic takiego. Nie, ja tu mogę przyjść kiedyś to rozebrać, jak będę potrzebował. Ale niestety musimy znaleźć sobie inny biom grzybowy. Ewentualnie może ten krabiulon będzie na tyle łatwy, że mogę go tutaj pokonać. Ale nie, ja nie wziąłem buffujących potek. Więc lepiej nie ryzykować, lepiej nie udawać, że on będzie turbo łatwy. Bo jeszcze się okaże, że nie będzie turbo łatwy i będę miał problem, więc poszukajmy innego biomu grzybowego. A właśnie mi się przypomniało, że chyba w 1.14 trochę zmienili te biomy grzybowe i one są na tamtej wersji nie dość, że większe, to jeszcze ładniejsze, a nie, to jest ten, który już tu był. Brawo, dokopałem się naokoło do niego. Oho, jest kolejny biom grzybowy, nice. Jakiś przeciwnik irytujący. Troszeczkę nawet. No nie wiem, czy irytujący, nie za bardzo. Ale był przeciwnik. Wypijmy te poty. Te poty wywalmy na pewno, to możemy wywalić i to sobie weźmy, bo to trochę jest warte. Zamiast Navy Platingu, które wziąłem tylko dwa i tak. Czyli mamy biom grzybowy, który nie jest siepalska totalnie. Jest całkiem spory. Mniejszy niż bym chciał szczerze, ale ważne, że jest. O, jeszcze złoto tu było. Więc Hono Krabiulonie, pokaż mi, jaki jesteś silny i czy mnie rozwalisz, czy nie. Więc teraz mamy sporo większy damage w tej zbroi. Bierzemy Warding Worm Scarfa i odpalamy. On się gdzieś tam pojawił na górze. Widzę. Tak, to jest Krabiulon. O, uderzył mnie. Porusza się powoli. Ojoj, on może przechodzić przez ścianę z tego, co widzę. Ale zadaje mu obrzydliwie ogromne obrażenia już z tego, co widzę. Szkoda, że on mi też. O lol. Uuu, bullet hell, bullet hell. W bullet hellu nie jestem dobry. Hej, krabulonie. Umrzesz? Czy mam po prostu umrzeć ja? O, musiałem się wydostać. O nie, dostałem, głupio. Nie mam już za bardzo jak się wyleczyć. Jedynka. Oj, żenujące obrażenia mu to zadaje. Chyba umrę, chyba umrę, chyba umrę. Kurde, no za... Ja nie wiem, czy oni oczekują mnie, że do Krabulona też będę robił giga arenę, czy co? Weźmy, dostańmy się tam jeszcze raz. Gdzie to jest mniej więcej? A, już wiem. Ja tego bossa jestem z łatwością w stanie pokonać, gdyby nie to, że ta jaskinia była praktycznie niemożliwa do unikania. Tam się niczego nie dało uniknąć, tyle. Krabiulon chyba się nie wścieka, jeżeli się wyjdzie z odpowiedniego biomu do walki z nim. Bo tutaj już jest biom zwykły, to już nie jest biom grzybowy, bo słychać to po muzyce. No i jakoś nic się nie stało, walka była taka sama dalej. On dalej bił tyle samo obrażeń i tak dalej. Dobra, tutaj będzie trzeba też powiększyć na pewno tą stronę, żebym mógł, o, aż tutaj uciekać. Żebym mniej więcej dotąd mógł go unikać. Tutaj nie będę robił giga ładnej i fajnej areny, no powiedzmy sobie szczerze. A na pewno jeśli kiedyś to zrobię, to nie dzisiaj. Też weźmy trochę, upłaszczmy ten teren. Wszystkie te latające gunwa trzeba usunąć. Pułapka już została zniszczona. Dobra, więc mamy chyba niezłe miejsce do budowania. Weźmy lepszą zbroję. Pokonajmy tu jakiegoś slimiora. Przyzywamy Krabiulona jeszcze raz. I niech tutaj przyjdzie. Ja znowu zapomniałem o rage'u i adrenalinie. No chodź tu. Chodź tu, wiem, że możesz. O, dobra. On obrywa po 150 od tego, co ja mu teraz robię, więc to jest naprawdę spoko. O właśnie, teraz jestem w stanie przejść pod nim albo nad nim. Jestem w stanie go w ogóle... Ale on ma większy hitbox z tego, co widzę, niż jest jego wygląd.
bo oberwałem parę razy. Dobra, te spory też trzeba na nie uważać. O, właśnie, on skacze. Unikamy tego. Dobra, teraz to już mnie uczciwie trafił, bo jak idiota się zachowałem, ale tam znowu się zablokowałem na ścianie. I padasz. Widzicie, ten boss był super łatwy, super mało HP miał. Po prostu syfiks. Zobaczmy. Lore, który możecie sobie przeczytać, ale ja tego na pewno nie zrobię. Trofeum za pokonanie go pierwszy raz, po prostu super. I mamy zaliczone chociaż cokolwiek w tym odcinku, co nie jest robieniem elevatora i sprawdzaniem dżungli. No nieważne. Otwórzmy treasure bag i mamy tak. Beznadziejną broń, beznadziejną broń, beznadziejną broń. Fungal clamp. A to jest equipable. Okej, to tego nie chcę. Consumable. Permanently increases the duration of rage mode by 1 second. O, to jest spoko, bo to nam ulepszy rage'a, którego nie używałem w ogóle, brawo. To daje melee damage. A czy to jest... nie, to jest jakiś crap. Czyli praktycznie sam crap zdobyliśmy. I Blood Moon, i znowu mi powłażą do bazy. Ja muszę wreszcie tą bazę tak przerobić, żeby przeciwnicy nie mogli do niej włazić nawet podczas Blood Moonu. Czyli mianowicie porobić tutaj jakieś pułapki na nich. Chociaż oni tutaj mogą się spawnić, a ja nie chcę psuć mojego ładnego ogrodu. No nie, po prostu Blood Moon to jest nudny szajs. Ale co tam, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał również. No i niestety chyba w ogóle już nie będzie podwójnych uploadów poza raz w tygodniu, kiedy będzie Minecraft, bo wtedy poza Minecraftem również będzie jakiś inny odcinek. Ale ja zwyczajnie chcę poświęcać na te odcinki więcej czasu, żeby one były lepsze, ciekawsze i fajniejsze. A jeżeli robię dwa dziennie, to nie mogę poświęcać na nie tego czasu, który jest wymagany, żeby one były po prostu lepszej jakości. No ale co tam, mam nadzieję, że to rozumiecie i cześć!